Sień Boże, coś wam powiem. Tworzymy obraz na swoje podobieństwo. Stąd Piotr upomina Jezusa. Przecież on inaczej wyobrażał sobie Mesjasza. Jako tego, który zwycięża, a nie tego, który poddaje się męce i umiera. Według jego ludzkiego myślenia śmierć kończy wszystko, a nie tego się spodziewał. Ludzką sprawą jest górować, lśnić, dominować, a pokornie się uniżyć i przyjąć to, co przynosi mi życie, uchodzi za porażkę. Święty Tomasz z Akwinu zapytał, czy Syn Boży musiał za nas cierpieć? Tak, z pewnością i to z dwóch powodów, które łatwo wywnioskować. Po pierwsze, aby zaradzić naszym grzechom, po drugie, aby dać nam przykład tego, jak powinniśmy postępować. Uczniowie widzą Jezusa jako tego, który zaradza ludzkim potrzebom, który leczy wszelkie choroby, który wypomina błędy faryzeuszom i uczonym w Piśmie. Widzą w Nim tego, kto wyciąga ich z marazmu i nakreśla nowe plany, wzbudzając w nich nadzieję. A kiedy dziś robi wywiad, jak postrzegają go ludzie, słyszymy różne porównania. Do Eliasza, bo jest mężem Bożym. Do Jana Chrzciciela, bo wzywa do nawrócenia. Do proroków, bo mówi w sposób niezwykły, jak nikt dotąd. Jedynie Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz. Samo pytanie, a wy za kogo mnie uważacie, jest pytaniem również do nas. Możemy odpowiedzieć zgodnie z katechizmem. Jesteś Synem Bożym, który stał się człowiekiem, jedną z osób Trójcy. Tyle, że ten katechizm dalej mówi, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Dlaczego więc tak trudno przyjąć obraz Boga, który pozwala się zabić, żeby z tej śmierci wytrysnęło źródło życia? Święty Marek proponuje nam swoimi słowami, byśmy kontemplowali obraz Boga. Ta kontemplacja ma zmazać nasze oczekiwania, a wprowadzić prawdziwe oblicze Boga takiego, jakim jest, a nie jakiego ja bym bardzo chciał. Niekiedy nasze wyobrażenia są tak skrajne, że aż trudno to sobie poukładać. Przechodzimy od słodkiego wizerunku Jezuska, tej dzieciny, do rygorystycznego policjanta, służbisty, który karze za wszelkie najdrobniejsze wykroczenia. Niestety takie obrazy wynikają z naszego nieporządku. Po pierwsze, z braku całościowego obrazu Boga, który zbawia od samego początku. Tego możemy się doszukać w Biblii, lecz należy ją czytać. Nieważne, że wszystkiego z niej nie zrozumiemy, ale jeśli nie znamy treści, to wtedy wymyślamy sobie swoje własne historie i dodajemy od siebie swoje lęki albo życzenia. Taki obraz jest tylko naszym wymysłem. Po drugie, to zwykły strach przed prawdą. Często próbujemy ją sobie ukryć, bo chcemy pokazać się w lepszym świetle. Tak też chcemy pokazywać się ludziom. Lecz strach nie pozwala nam żyć prawdziwie. W tej relacji świętego Marka jest sugestia, żeby odpowiedzieć prawidłowo na postawione przez Jezusa pytanie, za kogo go uważam, to ja muszę się zaangażować. Angażowanie się zakłada wszelkie trudności, które na mnie przyjdą i ja je przyjmę. Papież Benedykt powiedział, chrześcijan należy nieustannie pouczać przez wieki, przez Pana, aby mieli świadomość, że ich droga nie jest drogą ziemskiej chwały i mocy, ale drogą krzyżową. Bóg nie proponuje nam łatwego życia bez trudności. On proponuje życie szczęśliwe, z różnymi niedogodnościami i przeciwnościami. Jego dokładny plan możemy tylko poznać w ciszy na modlitwie osobistej.